cementownie odpowiadają za około 6% emisji dwutlenku węgla z dużego przemysłu i energetyki. Dekarbonizacja tej branży jest wyzwaniem o tyle pilnym, że już w 2034 roku sektor utraci prawo do bezpłatnych uprawnień do emisji w ramach europejskiego systemu ETS. Polskie cementownie czekają wielkie inwestycje, o których będę rozmawiał z Krzysztofem Kieresem, przewodniczącym Stowarzyszenia Producentów Cementu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do inwestycji, przyjrzyjmy się kondycji samej branży. Na ile odczuwalne jest przez Państwa spowolnienie w budowlance? Czy istotnie zmniejszyły się wolumeny zamawianego cementu? Trzeba powiedzieć, że ostatnie 5 lat były bardzo dobre dla branży. Sprzedawaliśmy regularnie powyżej 18 milionów ton rocznie. W roku 2021 odnotowaliśmy rekord w sprzedaży 19,3 miliona ton. To oznacza, to niech mi pan jeszcze powie, jeżeli mogę pana zapytać, te 18 milionów ton to jest w skali Europy dużo, mało w porównaniu do innych krajów? Przez kilka lat byliśmy drugim producentem w Europie, po Niemczech. W roku 2022 z uwagi na pewne spowolnienie w Polsce wyprzedziły nas Włochy, ale jest to duża ilość cementu, która świadczy o pewnym etapie rozwoju naszej gospodarki. Po prostu realizujemy duże inwestycje infrastrukturalne i nadrabiamy pewne zaległości cywilizacyjne, no, które są związane właśnie z budowaniem, czyli z użyciem cementu i betonu. A co z zamówieniami, które były złożone już w tym roku, roku, o którym mówi się, że jest rokiem kryzysu w budowlance? Gdyby parę lat temu zapytać branżę, czy byłaby zadowolona z takiego poziomu sprzedaży, można by powiedzieć, że każdy w ciemno by to brał. Ale po rekordowym roku 2021, kiedy sprzedawaliśmy 19,3 miliona ton, każde spowolnienie boli i sygnalizuje pewne kłopoty w gospodarce. W ubiegłym roku, według szacunku GUS, sprzedaliśmy 18,8 milionów ton cementu, co oznacza spadek około 2,5%. Na kolejny rok 2023 oczekujemy dalszego spadku około 4% do 18 milionów. Świadczy to o tym, że istotnie pewne procesy spowalniające gospodarkę mają miejsce, a cement w pierwszym rzędzie odczuwa skutki tej sytuacji gospodarczej. To przejdźmy do inwestycji, które szykujecie. Jak wielka jest skala planowanych inwestycji związanych z tą dekarbonizacją, która wisi nad wami jak miecz Damoklesa? Czy te środki, które będą zainwestowane, domyślam się, że to będą miliardy złotych, czy one mają szansę pozostać u polskich wykonawców? Ale najpierw zacznijmy od tego, jak wielka jest skala samych inwestycji. To są ogromne pieniądze. To można sobie wyobrazić, że obok istniejącej cementowni trzeba postawić drugi zakład wychwytujący emisję CO2. I to mówię zarówno o wielkości i gabarytach tej inwestycji, jak również o nakładach finansowych. W zależności od technologii, budowa jednej takiej instalacji dla średniej wielkości cementowni ma kosztować od 0,5 do 1,5 miliarda złotych. To są potworne pieniądze i dodatkowo generują dodatkowe zużycie energii elektrycznej. W pewnym sensie bylibyśmy wtedy w takiej pętli, że żeby zdekarbonizować produkcję cementu i wyłapać CO2, trzeba zużyć drugie tyle energii elektrycznej. W związku z tym założenie jest takie, że ta dodatkowa energia elektryczna musiałaby pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Powiedział pan o tym, że jedna taka instalacja to jest od 0,5 do 1,5 miliarda złotych, a ile takich instalacji w Polsce może powstać? Czy każda cementownia będzie musiała je wybudować? Tak. Każda cementownia musi to wybudować. Jest takich zakładów 7 podstawowych, które produkują cement i w związku z tym są różne wielkości oczywiście i w zależności od skali tego przedsięwzięcia te nakłady będą mniejsze lub większe. Panie przewodniczący, to kto zarobi na tych wielomiliardowych inwestycjach? Do kogo popłyną te środki? Wiadomo, że wszystkie cementownie i wszystkie inwestycje odbywają się na zasadzie przetargu.
A więc z jednej strony jest pewna technologia, którą trzeba zastosować i wybrać w fazie projektowania, a następnie musi być wykonawstwo. Myślę, że polskie firmy budowlane mają tutaj dostateczne doświadczenie, żeby podjąć się takich zadań, chociaż gdyby te prace się spiętrzyły w jednym czasie, no mogą być pewne napięcia i być może wtedy trzeba będzie sięgnąć po jakichś zewnętrznych podwykonawców. A proszę powiedzieć jeszcze, jeżeli chodzi o zasilanie energetyczne tych nowych instalacji, które będą budowane, jakiego rodzaju odnawialne źródła energii, jaki typ odnawialnych źródeł energii jest najbardziej efektywny przy tak energochłonnych instalacjach i kompleksach? No, tutaj prochu nie wymyślimy. Wiadomo, że jest technologia solarna i technologia wiatrowa. Raczej innych technologii odnawialnych źródeł energii przy cementowniach nie zastosujemy. No, są teoretycznie różne inne możliwe, ale przy cementowniach, przy istniejących obiektach raczej te dwie technologie wchodzą w grę. Muszą powstać duże farmy solarne i muszą ewentualnie powstać również parki wiatraków, które będą dostarczać energię. Musi być też pewna stabilizacja w dostawach tych energii z uwagi na to, że tamte źródła, powiedzmy sobie, są dosyć chimeryczne, czyli albo świeci słońce i jest prąd, albo nie świeci i go nie ma. Nie da się zakumulować tej energii, bo tutaj akurat technologia jeszcze pozostawia wiele do życzenia, żeby w okresach produkcji tej energii nadmiar tej energii gdzieś akumulować. To jest bardzo trudne, w związku z tym potrzebne są również tradycyjne źródła energii. Być może tutaj będą jakieś niewielkie mikroelektrownie nuklearne. Już takie technologie też są znane i niektórzy w Polsce próbują takie pilotażowe projekty realizować. Szykuje się rewolucja, naprawdę rewolucja, jeżeli chodzi o energetykę w cementowniach i kwestie ekologiczne wychwytywania emisji dwutlenku węgla. Tu jeszcze zapytam z takiej wrodzonej ciekawości, co się będzie działo z tym dwutlenkiem węgla, który zostanie wyłapany z produkcji? No tutaj właśnie pracujemy nad tym również w ramach zespołu parlamentarnego do spraw przyszłości przemysłu cementowego. Chodzi o uchwalenie nowego prawa geologicznego, które pozwalałoby zatłaczać to CO2. Ono musi być oczywiście pod dużym ciśnieniem i w fazie skroplonej do jakichś utworów geologicznych. W tej chwili takiej możliwości pod względem prawnym nie ma. Wyłącznie można by to CO2 składować na szelfach norweskich, gdzieś pod powierzchnią morza. To oczywiście podraża znacznie koszt takiej inwestycji. Pracujemy w tej chwili nad opracowaniem sieci rurociągów, które by były w stanie odebrać to CO2 z każdej cementowni, tłoczyć do jakiegoś głównego rurociągu i kierować właśnie do tych utworów geologicznych, które oczywiście muszą być bezpieczne, szczelne i które będą w stanie przechować to CO2 do przyszłych pokoleń, aż znajdzie się pomysł, w jaki sposób można ten surowiec, bo wierzymy głęboko w to, że to jest surowiec, w sposób racjonalny wykorzystać. Panie przewodniczący, na koniec jeszcze pytanie o to, co może dawać nadzieję, jeżeli chodzi o koniunkturę w polskiej budowlance. Czy widzicie jakiś sygnał, czy jakiś znak, coś, z czym wiążecie największe nadzieje, jeśli chodzi o poprawę sytuacji? To jest złożona kwestia. W tej chwili najbardziej odczuwamy spadek zapotrzebowania na cement i beton w budownictwie mieszkaniowym. Ta sytuacja jest ogólnie znana. Jest pewna zapaść, jest duża trudność w pozyskaniu kredytów hipotecznych. Są programy rządowe oferujące tanie kredyty hipoteczne. Są programy opozycji, które również zapowiadają tego typu wsparcie udzielania kredytów hipotecznych. Czyli to jest jedno zagadnienie, że budownictwo mieszkaniowe potrzebuje bodźca i impulsu, żeby się rozwijało na dotychczasowym poziomie. Kolejne sprawy to jest dofinansowanie samorządów. Duża część inwestycji planowana w samorządach jest uzależniona od środków z Krajowego Planu Odbudowy. No tutaj też nie chcę tego komentować. Wszyscy znamy sytuację polityczną wokół tego projektu. Jeżeli tych środków nie będzie, samorządy będą zmuszone hamować inwestycje, bo innych stałych, sztywnych wydatków nie są w stanie skreślić, jak finansowania służby zdrowia czy szkolnictwa, czy utrzymanie samych samorządów, to kosztuje i tego nie można skreślić. Najłatwiej jest skreślić inwestycje.
Więc i tu musimy postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję. Musimy tu postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję za komentarz. Przed konferencją, która się zacznie dziś po południu, Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia.